Jestem muzykiem, zajmuję się muzyką, jak i bardziej może dźwiękiem, tak to bym nazwał. Zajmuję się dźwiękiem, robię różnego rodzaju warsztaty dla osób pełnosprawnych, niepełnosprawnych, może to nie ma znaczenia w zasadzie takiego zagraniczenia. Po prostu chciałbym uwrażliwić ludzi na dźwięki, które mamy naokoło. I z tych wszystkich dźwięków przeważnie konstruujemy jakieś konstrukcje muzyczne, kompozycje, żeby to zabrzmiało, tak? Na pstrykaniu, na klaskaniu, na przyjeżdżaniu samochodu i tak dalej. Oprócz tego gram na instrumentach perkusyjnych, to jest jak gdyby moja główna część działania. Jak to się stało, że jest Pan tutaj w Teatrze Miniatura? Jak doszło do współpracy? Zadzwonił telefon i poprosił, żebym przyszedł szybko na próbę. Ale zadzwonił telefon od reżysera, czy...? Nie. Dobrze mam wiadomości, to dziewczyny pracujące tutaj poleciły mnie, znając założenie reżysera, powiedziały, że chyba jest taki człowiek na miejscu, tak, że nie trzeba jakiegoś złodzieja z Wrocławia, skądś tam, mamy tutaj kogoś podobnego. Przyszedłem i tak jakoś komentuję. Czy w jaki sposób zna Pan tutaj spektakle Teatru Miniatura od strony muzycznej, czy widzowie będą mogli się spodziewać czegoś nowego? Czegoś nowego. No, całe założenie było takie, żeby dużo dźwięków płynęło ze sceny tak naprawdę. Tak? To znaczy co? Pracowaliśmy nad tym, żeby na przykład kiedy jest las, ten las był grany przez aktorów. Tak? Różnego rodzaju szumy, różnego rodzaju dźwięki ptaków na pogłosach i tak dalej. Tak? No, oprócz tego reżyser przygotował parę kompozycji muzycznych, gitarowych, które trzeba było pociąć i tam odpowiednio przygotować pod śpiewanie aktorskie. Czy coś nowego? No, nie wiem, zapraszam do zobaczenia. Nie jestem pewien, czy był taki jeden główny motyw dominujący, tak? No, jak gdyby całość jest podzielona w mojej głowie na takie dwie chyba główne części, tak? To znaczy, to są dźwięki natury, tak? To znaczy, o te ptaki, o których wspomniałem, oprócz tego nagrywałem różnego rodzaju dźwięki natury, które jeszcze chciałbym dołożyć z ofu, żeby dopełniły do tego obrazu. No i piosenki, które przygotowywali z Ignacym wokalnie. I to są takie dwa takie motywy, czyli natura i melodie z gitarą. Bardzo dziękuję. Dziękuję.